Zapraszam Cię do nagrania praktycznego i życzę Ci, żebyś regularnie przeprowadzał tego typu konwersacje, aby rozmowa z nieznajomą dziewczyną stała się dla Ciebie chlebem powszednim, czymś normalnym, czymś, co nie powoduje u Ciebie jakichś straszliwych emocji, takiego strachu czy jakiejś blokady, żebyś się nie musiał ograniczać do jakichś toksycznych kobiet, żebyś miał wybór. Witaj serdecznie w trzecim nagraniu z tej serii, w której dowiesz się, jak możesz zagadać do dziewczyny i zbudować z nią konwersację, żebyście się później ponownie spotkali. Otrzymasz w tym nagraniu kolejną analizę rozmowy z dziewczyną. Tym razem będzie to rozmowa po otrzymaniu kontaktu wzrokowego od kobiety. Na pewno słyszałeś nieraz o takim ćwiczeniu, żeby mówić cześć do nieznajomych dziewczyn. Natomiast tutaj ja polecam, żeby mówić na pewno cześć z automatu do kobiet, które dały Ci kontakt wzrokowy, chociażby na chwilę. Nie musisz tych rozmów kontynuować, ale możesz z czasem. Natomiast chodzi o to, żebyś wyrobił w sobie taką towarzyską aurę, taki luz, taki nawyk, że kiedy ktoś się na Ciebie spogląda, ja to mam posunięte do tego stopnia, że nawet jeżeli jakaś starsza pani po prostu, nie wiem, może ona jest znajoma mojej sąsiadki, może jest znajoma mojej mamy, ja nie wiem, ale po prostu ktoś czasami gdzieś się na mnie patrzy dłużej, może być to w kolejce na zakupy czy gdziekolwiek, powiedzmy z kasy kolejnej, ktoś się na mnie patrzy, albo ktoś się mija ze mną i się na mnie strasznie patrzy. Więc jak ktoś się na mnie patrzy i ma taki dłuższy kontakt wzrokowy ze mną, albo czasami mam na mieście takie obawy, że ktoś mnie rozpoznaje jakby z mojego kanału. Sporadycznie mi się zdarzyło, że ktoś do mnie podszedł i rozmawiał ze mną na temat moich filmów, że mu pomogły, że się przydały i to było dla mnie bardzo miłe. Natomiast nigdy nie wiem, czy ktoś mnie gdzieś tam patrzy się na mnie, bo mnie kojarzy, czy nie. No ale to już taki detal. W każdym razie, kiedy mamy ten kontakt wzrokowy, to z automatu warto powiedzieć cześć. A jeżeli jest to starsza osoba, to powiedzieć dzień dobry. I może faktycznie ta osoba Cię zna z widzenia, a nigdy nie wiesz. Tak samo z tą dziewczyną, może ona faktycznie Cię zna skądś z widzenia. Miałem kiedyś taką sytuację, że patrzyła się na mnie dziewczyna i ja do niej zagadałem i powiedziałem cześć. I chciałem kontynuować rozmowę, zapytać się jak ma na imię i tak dalej. A ona do mnie ramiona roztargowała i powiedziała cześć! I się nachyliła i mnie przytuliła. Nie? I ja pomyślałem, wow, czy ona mnie zna skądś, czy co? Bo ja jej nie znam. Traktowała mnie jak znajomego i myślałem, no fajnie, widocznie mnie z kimś pomyliła. Świetnie. No i zacząłem sobie z nią rozmawiać, co porabiasz, no i udawałem troszkę znajomego, nie? Że co porabiasz, wraca z treningu, o ekstra. Ona trenowała akurat judo. No i tak sobie rozmawialiśmy, szliśmy sobie taki dłuższy akurat fragment, ja wracałem na parking z centrum. No i pod koniec się dowiedziałem, że ta dziewczyna mnie kojarzy, ponieważ oglądała na trybunach, jak ja trenowałem i grałem w koszykówkę. Więc po jakiejś dekadzie pomyślałem sobie, wow, więc na coś w końcu mi się przydało to, że trenowałem. No ale dobra, nie przesadzajmy, bo jednak mogło troszkę wpłynąć to na moją jakąś tam pewność siebie, na sylwetkę. Więc ogólnie ja polecam ćwiczyć, robić coś ze swoim ciałem, żeby nie być sflaczałym, bo tak samo jak nie chcemy dziewczyny, która jest sflaczała, tak samo my powinniśmy trzymać pewnego rodzaju fason, dbać przede wszystkim o zdrowie, o taki testosteron, o energię, więc warto jest trenować. Dobra, skupmy się na tym kontakcie wzrokowym, bo to jest mega ważne. W każdym razie widzisz dziewczynę i mówisz do niej cześć, ponieważ spojrzała ci się w oczy. A w tym nagraniu to już ewidentnie. Dziewczyna po prostu szła z koleżanką i się uśmiechała, jakby po prostu chciała zwrócić moją uwagę ewidentnie, ale było to w takiej odległości powiedzmy ponad 5 metrów, że mogłem jej jedynie pomachać i zapytać, czy my się znamy. Hej, ona mi się kojarzyła z jakąś Violą, więc tak zawołałem do niej. Akurat musiałem się jeszcze pożegnać z osobą, z którą rozmawiałem, no i po chwili poszedłem za nią i pierwszy, większy sklep z ubraniami to właśnie była w środku zaraz za wejściem, więc to było łatwe do odgadnięcia, gdzie ona pójdzie. Akurat była bez koleżanki, ponieważ ona gdzieś tam poszła w głąb sklepu i ta dziewczyna sobie stała w tym sklepie. Ja podszedłem i już zacząłem z nią rozmowę właściwie tak, jakbyśmy się znali od dawna, że hej, co słychać, co porabiasz, jak masz na imię. Bo kobiety, one dają nam zielone światło, one dają nam takie sygnały nieraz. To nie jest 100% reguła, może się przy nas spojrzała gdzieś za tobą, albo bo była ciekawa, bo jej się nudziło, może cię z kimś pomyliła. Więc kontakt wzrokowy to nie jest 100%, nic to nie gwarantuje, ale daje większe szanse na to, że jednak ta reakcja będzie pozytywna. Nawet miałem takie sytuacje, że dziewczyna była zajęta, no ale jakoś zwróciłem jej uwagę, ona się patrzyła na mnie.
Więc powiedziałem do niej cześć i ona po chwili chciała iść dalej. Ale odpowiedziała bardzo sympatycznie, z uśmiechem i nic się nie stało. Z drugiej strony, jeżeli żadna dziewczyna się na ciebie nie spogląda, to też nie znaczy, że masz nie zagadywać do kobiet. Możesz zagadywać do kobiet jak najbardziej, bo ludzie są zajęci swoimi sprawami. Nie zawsze będą kobiety zwracać na nas uwagę, nie zawsze się będą na nas patrzeć, ponieważ one mają swoje sprawy. Jednak jeżeli już się spojrzała, to warto to wykorzystać i powiedzieć cześć i zobaczyć, co będzie dalej. Możesz potem spytać po prostu, hej, chciałem się przywitać, jak masz na imię. Hej, chciałem przełamać tą barierę społeczną, jak masz na imię. Poznać się z nią i potem przejść do dalszych tematów. No i w tej rozmowie możesz tutaj też posłuchać, że ona jest, powiedzmy, taka trochę wyższa, 1,73 m, tak na moje oko. Zgadłem, jak się potem okazało. I wtedy pytam, czy dziewczyna na przykład uprawiała jakiś sport, czy interesuje się sportem, co lubi robić dla relaksu, co lubi robić w wolnym czasie. No najprostsze pytania, żeby kogoś poznać, jeżeli jest ktoś nieznajomy i chcesz się o nim czegoś dowiedzieć, to warto zapytać, jakie ta osoba lubi rzeczy. No skoro się nie znacie, to możecie praktycznie rozmawiać o wszystkim. O ulubionej potrawie, ulubionej książce, ulubionej wycieczce, wymarzonej podróży, ulubionej zabawie dzieciństwa i w ogóle wszystko, co jest ulubione, to możesz kontynuować rozmowę na ten temat. Więc właściwie problem pod tytułem ja nie wiem, co powiedzieć, dalej mam już z głowy. Ja ci oczywiście polecam wszystkie materiały ode mnie na temat pewności siebie, bo to jest bardzo ważne, związane z pewnością siebie. Jeżeli jesteś obyty towarzysko, masz tą pewność siebie, to wtedy te tematy będą ci się przypominać. A jeżeli nie masz tej swobody, no to wtedy nawet jak, no okej, to wtedy właśnie możesz wykuć krok pierwszy, krok drugi, krok trzeci. Mieć kilka tych tematów zapasowych, żeby pomimo stresu i emocji być w stanie kontynuować tą rozmowę i zobaczysz, że po chwili jakby wiesz, jak się to rozwinie, ona coś powie, ty coś powiesz, też trzeba się odnosić samemu i samemu coś opowiadać, inwestować w rozmowę, żeby to się kręciło. I wtedy zobaczysz, że ta rozmowa będzie szła do przodu. Plus mowa ciała, opanowanie emocji i to wszystko jest bardzo ważne, żeby to trenować, żeby to wyćwiczyć, praktyka, praktyka, praktyka. Dlatego zapraszam Cię do nagrania praktycznego i życzę Ci, żebyś regularnie przeprowadzał tego typu konwersacje, aby rozmowa z nieznajomą dziewczyną stała się dla Ciebie chlebem powszednim, czymś normalnym, czymś, co nie powoduje u Ciebie jakichś straszliwych emocji, takiego strachu czy jakiejś blokady, żebyś się nie musiał ograniczać do jakichś toksycznych kobiet, żebyś miał wybór. Żebyś mógł wybrać, znaleźć dziewczynę, która nie jest toksyczna i która jest zainteresowana. Bo to też jest nieraz problem, że ktoś chce się spotkać z dziewczyną, która nie jest zainteresowana. Po co to robić? Jak można spotkać taką, która jest zainteresowana? Cała rozmowa trwała 17 minut, z czego tutaj udostępniam dla Ciebie 7. Także zapraszam Cię do nagrania i do usłyszenia po nagraniu z komentarzami tekstowymi. Cześć! My się znamy. Viola, to ty, Viola! Cześć. Cześć, ale jednak nie Viola. Cześć, miło cię dobrać. Natalia. Cześć. Natalia. Jak się nazywasz? Paweł. Miło. Jak tam? Zakupy, w porządku? Tak. Fajnie. Ej, jesteś kompletnie inną osobą niż myślałem wcześniej, ale lepszą w ogóle. Dlaczego? Ja miałem tą koleżankę z nią, która miała takie wyraziste kości policzkowe. I tak daleka patrzę, ty idziesz. I wiesz, spojrzała się, ja tak się nie zgubiłam troszeczkę. Myślałem, że to ona, ale nie wiem, nie? A widzisz, że jednak nie. Przemówiona, po wakacjach, a może naturalna, nie wiem. Nie, chyba opalona jesteś, nie? Opalona, ale naturalnie. No, po wakacjach już. No, super. I po i przed. Jesteś taka wysoka, jak myślę, czy jesteś jakąś siatkarką, czy co? Nie, nie lubię sportu. Nie? Nie. To jakim cudem utrzymujesz formę? No, tańczyłam długo. A to nie jest sport? No jest, ale taka inna forma. Towarzysko? Tak. A to jakieś tak wiele lat? Czy wiele. Ile? Ekstra. A jesteś jakimś instruktorką? Jestem. Jakiś rok. Tylko tańca. A ty też to robisz? Przyszedłeś na zakupy? No, z kolegą rozmawiałem. A zakupy, no nie. W sumie już idę. Nie lubię zakupów tak bardzo, jak to jest inaczej. Normalne. Widziałem taki kabaret właśnie tych młodych panów, co robią faceci na zakupach. Nie wiem, czy widziałaś kiedyś. Nie. Że są trzy rodzaje facetów. Jeden to jest taki, co waruje. Drugi to jest taki, co nosi cały czas torebeczkę. Nie wiem, trzeci to może w domu zostaje. No ale w każdym razie faceci muszą jakieś... A ty jesteś którym tam? Ja? Masz torebeczkę? Nie, no to stary, nie. A powiem ci, że jestem dosyć łagodnie usposobiony. Jestem raczej cierpliwą osobą.
Wiem, że tak ciężko są uwierzyć, ale co to w ogóle są tacy spokojni? Nie wiem, czy zauważyłaś. Bo sama też jest dosyć wysoka, więc... Ja nie jestem spokojna. Nie! A w sumie nawet trochę widać takie zadziorze się jeszcze. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle tak się zdradzać od początku. Nie wiem, to tak się nie da zgadnąć, jak coś jest naprawdę. To się długo sprawdza, coś takiego. Tak, w tym filmie z Jackiem Nicholsonem o anger management, czyli to była jakaś szkoła gniewu, coś takiego. Polecam w ogóle, jeżeli jesteś nerwusem. Jack Nicholson, anger management, czyli nie wiem, po polsku zarządzanie gniewem, czy coś takiego. I tam różne metody, jak reagować, bo oni byli totalnymi furiatami, jak coś było nie tak, jak oni chcą, to wpadali w szał, zaczynali rzucać krzesłami, robić jakieś takie akcje. Jeszcze ja na przykład jako sportowiec z tym tyle tam się... Tak, co trenujesz? Trenowałem koszykówkę, tak samo jak długo, no nie, wiele lat. I byłem tak zmęczony, raz mi się, kurde, siły się denerwować na jakieś takie sprawy codzienne, nie? Co wolę zachować tą energię na trening. Bardzo dobrze, na treningu można było sobie być. No też, tak. No. Chociaż jak się to są codzienne zajęcia potem, nie? Więc to nie jest tak, że się wyżywasz, tylko ty potem musisz mieć taką rutynę, że musisz iść, bo jak chcesz coś osiągnąć, to musisz iść. No tak, jak w każdym sporcie. No, fajnie. No ale ty w sumie kontynuujesz tę karierę, no bo jesteś instruktorem. To trochę tak, trochę nie, no bo jakby zawodem w innym kierunku to wszystko poszło. Ale gdzieś to dalej istnieje, no nie? Tak, no pracuję w przedszkolach, w dzieciaczki. Tańczyć. O, okay. Także istnieje. To akurat gdzieś mi to już w ogóle masz szkołę cierpliwości i to masz tak krywcznie wielką. No, to prawda. Sama się dziwię, skąd mam dla nich tyle siły i energii. Dzieci to jest w ogóle taki temat. I jak byłem młodszy, to się zawsze wkurzałem, że ktoś mówi mi tak, a ty nie rozumiesz. Nie? Ja nie rozumiałem matematyki czy czegoś, a ktoś mówi, a ty nie rozumiesz. Nie? Jak możesz mi wytłumaczyć coś jeden raz, a ja to rozumiem? I wiem sobie, ja tak nigdy nie wytłumaczył. Ja zawsze tak tłumaczył, żeby ktoś zrozumiał na pak. Powiem to jak idiocie i powiem to 5 razy, dopóki mnie powie, że zrozumiał i sam jeszcze nie powtórzę. Tak, to masz cierpliwość. No, więc jak ja mam kogoś czegoś nauczył, to dobrze, proszę bardzo, niech robi błędy, naprawia, tylko niech słucha i robi, co mówię. Ktoś musi być jeszcze dobry mózg. Dobra, no tak serko. Czyli wesele, a kto to powie? Przyjaciółka jakaś taka z dziecka, czy co? Tak, od liceum. W zasadzie. Nie można powiedzieć, że od dziecka. Zaraz do niej dołączysz. Dobra, to nie będę cię przyciągał rozmowy. Fajnie jest sobie z tobą porozmawiać. Zobaczyć, jak świecisz oczami. Już takie pewne się spojrzenie, jak się tego nauczyłaś. No tancerka przecież, nie? Tancerka odwrócił, musi być dla siebie scenę. Już wiesz. No. No nie, bo ja nigdy nie byłem taki jakiś super swobodny. No, ale to... Sprawiasz wrażenie zupełnie przeciwne. No, już latam. Ale jako dzieciak, no to tak byłem cały czas tylko sport, mhm. Więc... A ile miałeś od tego czas? Ja miałem na tego czas. No tak sobie rzucę, zacząłem w pierwszej klasie, drugiej klasie, no. Ja w drugiej też zaczęłam tak. Ale nic to nie jest. Ściemniałaś mi zwrotnie, bardzo dobrze. Dziękuję, zdaję za komplement. Tak, świetnie. Dobra, jaki jest numer telefonu? Zapamiętasz? Nie. No. 609. Okej, tego? Prawidłowy. Studiujesz? Ja już skończyłam studia, ale uczę się dalej. Gratulacje. Dziękuję. A ty? Ja no, jestem już też, mam ten etap za sobą. Co masz? Mam ten etap już za sobą. Nie wnikam dalej, ale, okay. Ale mam tam. No, ale nie, o to mi chodzi, absolutnie. Mam tam. Tylko pytam, bo chcę wybadać swój wiek tak delikatnie. Aha, nie, wiesz, tak, no mniej więcej podobny na wizycznie. Ale wiesz, ważne jest to, na ile się czuje. Też. I nie lubię takiego szufladkowania też, nie? Że tyle. Ale jak ktoś tam uczy, czy studiuje, to jest przynajmniej jakiś tam już etap w życiu, też bardzo ciekawa sprawa. No ja wolałabym już go zamknąć, ale... Wiem. Mam to, proszę, Krystyna, pewnie siebie również. Sorry, Natalia. Pewnie siebie Natalia. Tyle tych dziewczyn. No, nie masz tyle. Bo jesteś wysoka i to jest takie też rzadko spotykane. Bardzo mi się wydaje, no, poważnie, stoisz na tej nóżce tak ugiętej, ale ja ci daję spokojnie, 1,73 ci daję, spokojnie. No, trafiłeś. No. Tyle właśnie w dowodzie mam. Dobra, fajnie się to ogada, będę szedł dalej. Mam nadzieję, że koleżanka ci nie zabije. Nie, myślę, że sobie radzi. Dobra.
To co? Też miło do zobaczenia. Tak. Do zobaczenia. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego nagrania. Mam nadzieję, że było dla Ciebie kolejnym przykładem, jak można zagadać do dziewczyny, w szczególności jeżeli się na Ciebie spojrzała. A nawet jeżeli się nie spojrzała, to również można w podobny sposób zagadać do dziewczyny, przywitać się, przełamać z nią taką barierę społeczną, zapytać jak ma na imię i poprowadzić dalsze tematy na podstawie tego, co sobie przypomnisz, tego, co sobie przygotowałeś lub tego, co zauważyłeś, inwestując w rozmowę, opowiadając coś od siebie, także zadając pytania i w ten sposób ta rozmowa powinna sobie płynąć. Proszę Cię, żebyś dał znać, jak Ci się podobało to nagranie, napisz w komentarzu ewentualne pytania, polub to nagranie, subskrybuj kanał, a także darmowy biuletyn z poradami mailowymi i mam nadzieję, że do usłyszenia w pełnym programie z tego typu podejściami, które będę w nim wysyłał regularnie, żebyś mógł podtrzymać taką motywację, różnego rodzaju przykłady, które będą Ci się przypominać, żebyś cały czas jakby był w tym trybie, żebyś był nastawiony na to, żebyś się nie poddał, żebyś się nie zniechęcił, tylko żebyś miał dużo przykładów, żeby one po prostu inspirowały Cię cały czas do działania. Do zobaczenia wkrótce. Pozdrawiam Cię. Cześć.